13 stycznia wspominamy błogosławionego Emila Schramka, męczennika. Emil urodził się 29 września 1887 roku w Tworkowie koło Raciborza w małżeństwie Augusta i Józefy jako jedno z siedmiorga dzieci. Gdy miał 8 lat, ojciec wyjechał do pracy w Ameryce i już nie wrócił. Wychowanie dzieci spadło na matkę. Początkowo Emil uczył się w rodzinnej miejscowości i w Raciborzu. Pragnął być kapłanem. Swoje studia teologiczne ukończył w seminarium we Wrocławiu. 22 czerwca 1911 roku z rąk kardynała Koppa przyjął święcenia kapłańskie. Na progu swego kapłaństwa na obrazku prymicyjnym napisał słowa: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący”. Jako młody kapłan pracował w Miechowicach koło Bytomia oraz w Tychach, gdzie proboszczem był ksiądz Jan Kapica, wielki apostoł trzeźwości na Śląsku. Emil cenił sobie możliwość pracy u boku tego wybitnego duszpasterza. Aktywnie pracując w tej dużej parafii, przygotował pracę doktorską o kościele Świętego Krzyża w Opolu, którą obronił z wyróżnieniem w 1914 roku. Później pracę w parafiach w Zabrzu, Zamorzu i Mikołowie łączył z działalnością kulturalno-oświatową. Gdy w 1922 roku zaczęła tworzyć się diecezja katowicka, powierzono mu funkcję kanclerza kurii i odpowiedzialność za budowę katedry katowickiej. Od 1926 roku był proboszczem w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach. Swoją działalność naukową łączył z działalnością duszpasterską. Cechowała go otwartość i tolerancja, zwłaszcza w kwestiach narodowościowych. Jako jeden z pierwszych naukowców na Śląsku zaczął głosić tezę o potrzebie większego otwarcia na kontakty między historykami polskimi i niemieckimi. Był daleki od nacjonalizmu, a tym bardziej od wszelkich przejawów szowinizmu. Był jednym z inicjatorów założenia w Katowicach Biblioteki Śląskiej, a następnie przewodniczącym Rady Muzealnej Muzeum Śląskiego w Katowicach. Owocem wieloletniej pracy stała się książka pod tytułem „Śląsk jako problem socjologiczny”. W przededniu wybuchu wojny sporządził testament, w którym rozdał wszystko, co posiadał. Od początku okupacji niemieckiej w 1939 spotkały go represje ze strony Gestapo. Emil nie opuścił parafii, a od decyzji niemieckich władz okupacyjnych o wygnaniu odwołał się do najwyższych władz III Rzeszy. W końcu został aresztowany 8 kwietnia 1940 roku. Przebywał w obozach koncentracyjnych w Dachau, Gusen, Mauthausen i ponownie od 8 grudnia 1940 roku w Dachau. W obozie ksiądz Schramek stał się niekwestionowanym przywódcą księży śląskich. Podnosił współwięźniów na duchu, głosił kazania, w których dawał wyraz nadziei na odrodzenie Polski. Wobec prześladowców zachowywał się z godnością i spokojem. Jak wspominają współwięźniowie, miał niezłomny charakter i siłę ducha. Zachowały się listy, które pisał z obozu. Wiedział, że są cenzurowane. Pisał bardzo ogólnie, ale szczerze i są one świadectwem jego duchowej dojrzałości. Cierpienie przyjmował jako ekspiację za zło moralne wielu ludzi. Tłumaczył, że cierpienie należy rozumieć nie jako brak Boga w życiu i historii świata, ale jako łaskę mistrza, która pozwala na współuczestniczenie w jego męce. Cierpienie jest więc częścią historii i tajemnicy zbawienia. Z obozu w Mauthausen ksiądz Schramek pisał pod koniec lipca 1940 roku: „Módlcie się za mnie”. Natomiast w listach z września tego roku pisał: „Jestem w duszy spokojny, jestem zakotwiczony w Bogu. Módlcie się dalej za mnie, tak jak ja za was się modlę. Mam nadzieję zobaczenia się z wami”. 15 grudnia 1940 roku pisał już z kolejnego obozu: „Jestem znów w Dachau razem z samymi księżmi. Znów o modlitwę proszę za siebie”. W styczniu 1941 roku pisał: „W tym czasie kolędowym stale o was myślę i błogosławię moich parafian w ogólności i każdego z osobna”.
W liście pisanym we wrześniu 1941 roku pojawia się już pierwsza myśl o śmierci. Na 3 dni przed nią tak pisał do księdza Wilhelma Pnioka, swojego zastępcy w kościele Najświętszej Marii Panny. Drogi Wilhelmie, z rokiem 1942 wiążą się duże nadzieje. Jestem dzięki Bogu trochę zdrowy i potrzebuję waszych modlitw. Z głębokim podziękowaniem zwracam się do duchownych, dobroczyńców i błogosławię ich. Proszę o dalsze modlitwy, bo dużo sprawia stała modlitwa sprawiedliwego. W głębi nadziei na radosne spotkanie pozostaje w Chrystusie wasz Emil. Ksiądz Emil Szramek został zamordowany na izbie chorych przez pielęgniarza, który zawlókł go do łaźni i polewał strumieniami lodowatej wody. Emil zmarł tego samego dnia, 13 stycznia 1942 roku. Miał 55 lat. 13 czerwca 1999 roku papież święty Jan Paweł II razem ze 108 męczennikami II wojny światowej ogłosił go błogosławionym. Ksiądz Emil Szramek należał do najwybitniejszych, bardzo dobrze wykształconych, ofiarnych duszpasterzy na Śląsku okresu międzywojennego. Jako duszpasterz był jednocześnie przywódcą polskiej inteligencji i krzewicielem polskiej kultury na Górnym Śląsku. Rozumiał, że Śląsk winien być nie tylko miejscem wielkiej pracy, ale również terenem zmagań o wewnętrzny wymiar człowieka, który uzewnętrznia się w tworzeniu i rozwijaniu kultury. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Emila, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.